Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, panie redaktorze. Miło mi gościć u państwa w domach. Widzę smutek u pana na twarzy. Nie, to raczej niewyspanie. Smutku nie ma. Jest, bym powiedział, może nie triumfujący optymizm, bo to by było niezasadne, ale jest bardzo wiele podstaw do optymizmu. Czyli na przykład co daje takie podstawy do optymizmu, bo z tego, co powiedziała Państwa Komisja Wyborcza, no to Andrzej Duda będzie nadal prezydentem, więc z punktu widzenia opozycji, co daje podstawy do optymizmu? Niech pan sobie przypomni, z jakiego poziomu poparcia startował Rafał Trzaskowski. Jak miał mało czasu na zebranie podpisów. Jakie były nierówne reguły gry. Jak cała machina państwa, łącznie z propagandową telewizją zwaną publiczną, a tak naprawdę rządową, rzuciła się po to, żeby go oczernić, żeby zrobić z niego łajdaka. I to wszystko razem przyniosło obozowi rządzącemu wygraną ledwo. To jest dla mnie podstawa do optymizmu, bo mam wrażenie, że to są ostatnie wybory, które Prawo i Sprawiedliwość wygrało. I dlatego nie chcę używać słowa moralny zwycięzca, bo to mi to przypomina trochę mecze polskiej reprezentacji, mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor w piłce nożnej. Natomiast dla mnie Rafał Trzaskowski jest ogromnym zwycięzcą tej kampanii, bo przekonał do siebie ponad 9 milionów ludzi i ten potencjał należy absolutnie wykorzystać. Ja nie mam poczucia porażki. Patrzę w przyszłość. Panie marszałku, w takim razie jak opozycja powinna ten potencjał wykorzystać? Zacznijmy od Rafała Trzaskowskiego. Czy wokół niego należy zbudować jakąś szerszą koalicję na przykład? Odpowiem tak, wie pan, jeżeli jakaś operacja nie pójdzie tak, jak byśmy chcieli, to należy ją przeanalizować, wyciągnąć wnioski i drugi raz nie popełnić uchybienia czy błędu. Dlatego decydowanie w emocjach, a w nas jeszcze są emocje, nawet PKW jeszcze nie ogłosiło formalnie wyników, bo one są już czytelne, ale formalnego ogłoszenia o 8 jeszcze nie było. To jest za wcześnie. To trzeba usiąść spokojnie, usiąść w gronie zarówno zarządu partii, w gronie ekspertów, absolutnie w gronie polityków i pomyśleć, co zrobić, żeby Polskę zmieniać ciągle na lepsze. W tej chwili jest czas egzaminu dla polityków i czas wykorzystania tego ogromnego potencjału, bo nawet pan prezydent Duda w drugiej kadencji w zasadzie odpowiada tylko przed narodem i historią. I być może będzie mógł pokazać nieco inną prezydenturę niż prezydenturę uzależnioną całkowicie od PiS-u, jak to robił w pierwszej kadencji. Wierzę w to, że to jest nowe otwarcie, również dla prezydenta Dudy, bo te okropne podziały, które widać na każdym kroku, również w mapie preferencji wyborczych, a one nie tylko idą geograficznie, ale również wiekowo, bo w przedziale do 40 lat w każdym przedziale wygrał Rafał Trzaskowski. Wśród starszych wyborców wygrał prezydent Duda. Należy się zastanowić, jak dotrzeć do tej starszej generacji, aby ich przekonać do naszych racji. Naprawdę wierzy pan w to, że Andrzej Duda może być innym prezydentem w tej drugiej kadencji, bo wydaje mi się jednak, że ktoś, kto przeznacza miliardy złotych na propagandę rządową, ktoś, kto korzysta na rozdawaniu nieistniejących pieniędzy w formie czeków i tak dalej, ktoś, kto jest bezpośrednio i tak mocno podczepiony pod Prawo i Sprawiedliwość, no, że nie wydaje mi się, aby Andrzej Duda zdobył się na niezależność, jeśli chodzi o swoją prezydenturę.
Może moja wiara jest naiwna, aczkolwiek jak wiemy, wiara czyni cuda. Natomiast no, zacząłbym od drobnych gestów. Nie chciałbym być nazwany gorszym od koronawirusa. Nie chciałbym być dłużej nazywany gorszym sortem czy innymi bardzo nieelegancymi inwektywami. To są początki. Jeżeli pan prezydent Duda następne 5 lat nie wykorzysta do zasypania tych rowów nienawiści, które, czy niechęci, które dzielą nasz naród, to odejdzie w niesławie i historia oceni go źle. To jest jego druga i ostatnia kadencja. To nie jest Rosja putinowska, gdzie można komuś zapewnić prezydenturę dożywotnią. Więc ma przed sobą ogromną szansę i tak to oceniam. Jeżeli będę miał okazję rozmawiać z panem prezydentem Dudą, a pewnie będę miał, to mu to powiem. No dobrze, a jaka jest rola opozycji w zasypywaniu tych podziałów? Bo odnoszę wrażenie, że dla dwóch największych bloków politycznych, czyli dla Platformy Obywatelskiej i dla Prawa i Sprawiedliwości, czy też raczej dla Prawa i Sprawiedliwości i dla Platformy Obywatelskiej, ten wzajemny konflikt, te podziały, to jest coś, co te ugrupowania napędza i daje im wyborców również. Ta teoria jest dość popularna, ale ja jej nie podzielam. Jak pan spojrzy na działania Senatu, któremu mam zaszczyt przewodzić, to nigdy w Senacie nie szukaliśmy podziałów, zawsze szukaliśmy rozwiązań i proponujemy rządzącym zawsze dobre rozwiązania. Inna sprawa, że oni te rozwiązania często odrzucają, choć na szczęście nie wszystkie. Jak choćby w końcu ta ustawa o paniach rocznika 53, która 6 miesięcy czekała na swoją kolejkę w zamrażarce sejmowej, a jednak wprawdzie trochę tak dziwnie przedstawiana jako projekt rządowy, chociaż był to projekt senacki prowadzony przez senatora Borowskiego, no to jednak weszła pod obrady i została uchwalona w kształcie, który być może trzeba będzie jeszcze trochę poprawić. Także to jest zadanie dla każdego z nas. Jeżeli chcemy żyć w kraju podzielonym, to w długotrwałej perspektywie nie rokuje to dobrze. Bo jak spojrzymy na historię Polski, zawsze kiedy byliśmy zjednoczeni, a mamy stulecie Bitwy Warszawskiej, to wygrywaliśmy. Jeżeli byliśmy podzieleni, przychodziły czasy mroku dla Rzeczpospolitej i obyśmy tego nie musieli znowu doświadczyć. Panie marszałku, jaki największy błąd w tej kampanii popełnił Rafał Trzaskowski i jego sztab? Tak jak mówię, ja nie jestem zwolennikiem analizy w emocjach, bo to jest zawsze analiza obarczona dużym ryzykiem błędu. Natomiast każdy sztab powinien dokładnie przeanalizować, co można było zrobić inaczej, co można było zrobić lepiej. Wydaje się, że pewnego rodzaju zagraniem wabank byłoby pójście na tą debatę w Końskich. I nawet gdyby Rafał Trzaskowski był tam obrażany czy poniżany, to mógł ją przerwać i wyjść w trakcie. Wiadomo było, że sondaże oscylują wokół tego, jaki jest ostatni wynik, więc należało zastanowić się nad jakimś zagraniem wabank, jak to się modnie w polityce mówi, przewróceniem stolika, żeby tą tendencję sondażową odwrócić. Być może nie zmieniłoby to wiele, a może jednak, ale nie nazywam tego błędem. To jest raczej obrana taktyka i ta taktyka w całości była dobra, bo Rafał Trzaskowski, mając przeciwko sobie potężne siły, osiągnął ogromny sukces. Niemalże wygrał te wybory i stworzył dla siebie potężną podwalinę polityczną. Bardzo dziękuję. Profesor Tomasz Grodzki, marszałek Senatu, był gościem Onet Rano. Miłego dnia, panie profesorze. Dziękuję za rozmowę.